Cześć, Maciej Koper, HDTV Polska. Witamy Was na targach CES 2019 i znajdujemy się właśnie w tunelu złożonym z telewizorów wygiętych w jedną i w drugą stronę, co oczywiście oznacza, że jest to stoisko LG, a te wyświetlacze za mną to organiczne OLEDy. Wow, no robi wrażenie jak widzicie, ale producent przyzwyczaił nas do tego, że zawsze funduje nam jakiś tunel albo labirynt złożony z telewizorów, no ale oczywiście najciekawsze jest wszystko, co się znajduje za tym, a znajdują się tam m.in. nowe telewizory OLED, w tym jeden w zasadzie rewolucyjny, bo zwijany w mebel, który jest też głośnikiem dla niego i o którym powiem więcej, ale także najnowsze serie OLEDów, oczywiście, które wejdą w tym roku, oparte o najnowszy procesor Alpha 9 drugiej generacji, co zapewnia m.in. pełne wsparcie dla HDMI 2.1. Słuchajcie, to jest mega news, bo nie byliśmy pewni, czy takie coś się pojawi. Wygląda na to, że będzie. Będą OLEDy 8K, to złącze im zapewni możliwość podania treści 8K, będzie 4K 120 Hz, no i będą także 8K telewizory LCD nowe, też wyposażone w te wszystkie technologie. Wisienką na torcie będzie WebOS 4.5 ze wsparciem dla protokołów Apple. Słuchajcie, piekło chyba zamarza, bo Apple wprowadza swoje funkcje do telewizorów. Będziemy mogli na pewno korzystać z AirPlaya w wersji drugiej, co zapewni nam możliwość streamowania wreszcie bez problemu z iPhone'ów, z iPadów bezpośrednio na telewizor. Także słuchajcie, lecimy zwiedzać te wszystkie ekscytujące nowinki, a wy oglądajcie następne filmy.